Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. W momencie tworzenia tego materiału jesteśmy świeżo po pobiciu rekordu Ediego Hola z 2016 roku i przekroczeniu 500 kg przez Haftora Bjornsona, który 2 maja 2020 wykonał martwy ciąg z obciążeniem 501 kg. Myślę, że jest to idealny moment, żeby prześledzić historię tego ćwiczenia, uznawanego za jeden z najlepszych testów siły. Pierwsze wzmianki o podnoszeniu nieżywego przedmiotu z ziemi pochodzą ze starożytnej Grecji. Oczywiście nie nazywano wtedy tych wyczynów martwym ciągiem, a niektóre źródła podają, że obecnie używano określenie wzięło swój początek od żołnierzy, gdyż przypomina akt podnoszenia martwego człowieka z ziemi. Na greckiej wyspie o nazwie Thera, czyli obecnie Santoryn, odkryto wielki głaz, który teraz prezentuje. Nie byłoby to warte wspomnienia, gdyby nie fakt, że znaleziono. Na nim napis, Eustamatus syn podniósł mnie z ziemi. Jak to wyglądało, nie wiemy, natomiast sam kamień waży około 1060 funtów, czyli 481 kg. Sama prawdziwość tego stwierdzenia także z jasnych powodów bywa kwestionowana, a nawet jeżeli do tego doszło, to zapewne nie został on podniesiony tak wysoko, by spełniać wymogi współczesnego, martwego ciągu. Dla ciekawostki, jeżeli już jesteśmy w sferze legendarnych starożytnych wyczynów, to znaleziono także kamień znacząco lżejszy, bo ważący 143,5 kg z napisem w podobnym stylu, brzmiącym bybon Synfola podniósł mnie nad głowę jedną ręką. Ponadto to osiągnięcie wielu historyków uważa za autentyczne. Co więcej na kamieniu widać wydrążone specjalne uchwyty, a sposób wykonania miał polegać na wniesieniu głazu nad głowę dwoma rękami, a następnie przytrzymaniu go jedną. Mateusz Kieliszkowski w wyciskaniu hantla nad głowę jednorącz ustanowił rekord świata, który wynosi 150 kg. Teoretycznie zatem taki wyczyn był możliwy, chociaż trzeba mieć świadomość, że na pewno uchwyt był tu od handla znacznie mniej komfortowy. Przenosimy się do XVIII wieku i prezentuję szkice z podpisem. Podobizna Tomasa Topama, siłacza, który podniósł trzy beczki wody ważące 1836 funtów 28 maja 1741 roku, na cześć admirała Vernona przed tysiącami ludzi. Był to tzw. Hornest Lift. Czyli jakby martwy ciąg w uprzęży, która, jak widać, była umieszczona na jego karku. 1836 funtów to około 834 kg. Starałem się dotrzeć do informacji, jakie liczby reprezentują rekordy współczesne i nie znalazłem jednoznacznej informacji, ale na pewno są one znacznie większe. Jeden z najbardziej spektakularnych wyczynów na tym polu to podniesienie słonia, który ważył ponad 1600 kg przez Williama Bankiera. Wyczyny, które teraz przedstawiałem to nie stricte martwy ciąg, ale mechanizm jest tu zbliżony, gdyż polega na podniesieniu z ziemi określonego ciężaru. Jeszcze bardziej podobne do niego były Silver Dollar Lift czy Health Lift, ale zanim do nich przejdę, opowiem o głazach Diniego, które rozsławił właśnie Donald Dini, który nie tylko odźwignął te ważące łącznie 332 kg kamienie, ale także ponoć przeszedł z nimi dystans 5 metrów. Brian Shaw, jeden z najbardziej utytułowanych strongmenów w historii był w stanie przejść z nimi 3 metry, co do dzisiaj stanowi rekord świata. Różnica polegała tu na tym, że Dini co prawda przeszedł te 5 metrów, czyli całą szerokość mostu Potarch, ale nie był to ciągły marsz, a co pewien czas upuszczał je i podnosił. Natomiast ten rekord świata dotyczy nieustannego marszu z podniesionymi głazami w rękach. Tutaj widać rysunek z Health Lift, które nie wiem jak tłumaczy się na polski, ale może jest to coś w rodzaju ciąg zdrowia, szczególnie, że został on wynaleziony przez lekarza. Tutaj z kolei Silver Dollar Lift który do martwego ciągu ze sztangą zbliżony jest najbardziej, z jedną różnicą, że po bokach znajdowały się zamiast żelaznych talerzy pojemniki ze srebrnymi dolarami. Były one wykorzystywane w XIX wieku. Wtedy też zaczęła się historia sztangi, która początkowo była jednoelementowa, a jej ewolucja polegała na dochodzeniu do sposobów, na jak najwygodniejsze modyfikowanie jej wagi. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że pierwsze sztangi z zakładanym obciążeniem w postaci dysków powstawały w 1902 roku. Wynalazek ten w pierwszej połowie XX wieku wykorzystał Hermann Gerner, nazywany ojcem martwego ciągu. Uważa się, że wykonał on powtórzenie z obciążeniem 360 kg, trzymając sztangę na chwytem oraz 380 chwytem mieszanym. W 1920 wykonał martwy ciąg, trzymając jedną ręką, sztangę ważącą 330 kg, a w 1933 dokonał chyba najbardziej słynnej rzeczy w karierze: czyli martwy ciąg trzymany czterema palcami, czyli używając dwóch palców jednej ręki i dwóch drugiej, i tutaj poniósł 270 kg. Zarówno wyniki siłowe jak i sylwetka są jeszcze bardziej imponujące, gdy weźmie się pod uwagę, że było to jeszcze długo zanim zaczęto używać dopingu, ponieważ po raz pierwszy testosteron udał się syntetyzować w 1935 roku. Jako późniejsze rekordy, zanim martwy ciąg stał się częścią trójboły siłowego, podaje się 277 kg przez ważącego 60 kg Johna terego, czy 318 Boba Pipulsa w 1947 przy wadze 82 kg. Granica 750 funtów, czyli 340,5 kg, została natomiast przekroczona w 1961. Te rekordy uznawano jedynie, jeżeli zostały wykonane podczas konkursu olimpijskiego podnoszenia ciężarów. Innymi słowy zawodnicy wykonywali je jako dodatek do głównego wydarzenia, jakim było właśnie podnoszenie ciężarów. Pierwsze międzynarodowe zawody trójboju siłowego w Ameryce zostały rozegrane w 1964 roku. I tutaj najwięcej w martwym ciągu podniósł Wilbur Miller, osiągając 715 funtów, czyli około 325 kg. Jeszcze wcześniej zawody międzynarodowe trójboju rozegrano w Wielkiej Brytanii, natomiast tam zamiast martwego ciągu wykonywano uginanie ramion aż do 1966, kiedy przepisy ujednolicono z tymi amerykańskimi. W 1977 Vince Avelo pobił rekord świata bez sprzętu, podnosząc 810 funtów, czyli 368 kg. O ile opaski na kolana, które są uznawane już za sprzęt, i pasy, które nie są, poprzedzały powstanie strójboju, to koszula do wdziskania została przedstawiona w 1983 i w tamtym okresie pojawiły się także nowe wyposażenie do przysiadu czy martwego ciągu. Przez niektóre federacje zostały one uznane, inne je odrzuciły. Natomiast to jest istotne, to że od tego momentu należy zacząć rozróżniać, co zostało wykonane z użyciem sprzętu, a co bez. W 1982. Dan Wolleber stał się pierwszym człowiekiem w historii, który podniósł ponad 900 funtów, dźwigając 410 kg. Co ciekawe, bardziej znany jest wyczyn Eda Koana, który co prawda w 1991 podniósł 3 funty mniej, ale ważąc ledwie 100 kg w porównaniu do 134 Wolbera. Granica 1000 funtów została natomiast przekroczona w 2009, czyli 27 lat po 900 funtach. Dokonał tego Andy Bolton. Chociaż trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do kana robił to w sprzęcie. 1003 funty, gdy wtedy podniósł to 455 kg, a obecny rekord bez sprzętu to 464, wykonany przez Benedicta Magnusona w 2011. Skoro 1000 funtów zostało złamane, to następnym krokiem było 1000 kg czego dokonał Eddie Hall w 2016, co prawie przypłacił trwałym uszczerbkiem na zdrowiu i o czym szczegółowo opowiada w materiale o pięciu najbardziej niesamowitych rekordach siłowych. Co prawda użył do tego pełnego sprzętu wraz z paskami, które wzmacniają uchwyt, ale samo przekroczenie takiej granicy było wydarzeniem historycznym. 4 lata później o jeden kilogram więcej podniósł Hafthor Bjornsson, w takim samym wyposażeniu, chociaż tutaj dyskutuje się, czy powinno uznać się to za rekord, ze względu na okoliczności, w jakich ten martwy ciąg został wykonany. Przede wszystkim zwraca się uwagę, że Bjornson zrobił to we własnej siłowni, podczas gdy wszystkie inne rekordy bito na oficjalnych zawodach. Na pewno ten fakt rzuca cień na to dokonanie. Eddie Hall użył świetnego porównania, mówiąc, że to tak samo, jakby Usain Bolt ustanowił nowy rekord świata na swoim własnym torze. Oczywiście wynikało to nie z chęci tora, który ponoć planował podnieść ten ciężar właśnie na zawodach, a z pandemii, która to uniemożliwiła. Same ciężary ważone były przez ojca Burnsona, i ogółem można rzeczywiście odnieść wrażenie, że całość była przeprowadzona niezbyt profesjonalnie. Powstaje pytanie, czy powinno się stawiać znak równości. Pomiędzy rekordem, o którego autentyczności mamy pewność, gdyż dokonano go na oficjalnych zawodach a tym, które osiągnięto na streamie ze swojej własnej siłowni. Tak czy inaczej większość osób uznaje ten rekord za prawdziwy, także Biorcą stał się drugim człowiekiem w historii, który osiągnął granicę półtony w martwym ciągu. Jeżeli chodzi o rekordy tego ruchu, to jest ich wiele. Wspominałem o 4604 kg Benedicta Magnusona bez sprzętu. Aktualny jest także rekord Endiego Boltona ze sprzętem, ale bez opasek wzmacniających chwyt wynoszący 457,5 kg. Eddie'ego Holler czy Bjornsona to tak zwany martwy ciąg na zasadach strongman, czyli z dozwolonym wykorzystaniem opasek oraz z możliwością szarpania sztangi na wysokości powyżej kolan. Jest także martwy ciąg na zasadach strongman z tak zwaną słoniową sztangą, która jest od zwykłej dłuższa oraz nakłada się na nią szersze talerze. Przez co następuje wyraźne wygięcie się jej i ciężar musi przemieścić się na krótszym odcinku. Tutaj rekordzistą jest Eddie Holm, który w 2016 udźwignął 465 kg. Wersja z także dłuższą sztangą i talerzami zastąpionymi oponami ciężarówki posiada rekord z Wiskasa, który w 2014 podniósł 524 kg. Ostatni rekord to częściowy martwy ciąg, gdzie Eddie Hall podniósł sztangę ze swoimi książkami po bokach, a cały zestaw ważył 536 kg. Jak widać rekordów obecnie jest całkiem sporo i każdy musi wybrać jaki najbardziej mu imponuje. Wydaje mi się, że pokaz najczystszej siły to wykonanie powtórzenia bez żadnego sprzętu, tak jak zrobił to Benedict Magnusson. Ciekawa jest także jego rywalizacja z Edim Hallem w 2016, kiedy Hall podniósł 465 kg jako wstęp do półtony. Chwilę później Magnusson zrobił to samo. Podjął także próbę udźwignięcia 500 kg, ale niestety nie była ona udana. Tak czy inaczej, jego 460 kg bez sprzętu jest rekordem do dzisiaj. I myślę, że powinien być to wyczyn nieco bardziej rozpoznawalny. Powstaje pytanie, jaka jest przyszłość martwego ciągu. Mimo, że w przysiadzie podnosi się większe obciążenia, to właśnie on jest obecnie najpopularniejszą konkurencją. Jest to nawet gorętszy temat od wyciskania na ławce i to znacznie. Największe nazwiska, które wydaje się mogłyby pobić 501 kg, to Hall i Bjornson. Natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że podpisali kontrakt na walkę bokserską, czyli przenoszą rywalizację na inną płaszczyznę. Raczej będą się teraz kupować na zupełnie innych celach. Pytanie, jak duży jest jeszcze potencjał ludzkiego organizmu, i ile ponad 500 kg jesteśmy w stanie podnieść. Na koniec parę słów o rekordach polskich. Najbardziej spektakularny wyczyn to bezsprzecznie 432,5 kg wykonane przez Krzysztofa Wierzbickiego. Jest to rekord świata bez sprzętu i to w kategorii do 100 kg. Do pozostałych rekordów niestety nie udało mi się dotrzeć. Dla ciekawostki, najlepszy wynik Mariusza Pudzianowskiego to 415 kg, a Krzysztofa Radzikowskiego 430, co pokazuje jak niesamowitym wyczynem było to, co udało się zrobić Wierzbickiemu. Był w stanie podnieść więcej od prawie 50 kg cięższego Radzikowskiego i to w dodatku, tak jak mówiłem, bez użycia sprzętu, co sprawia, że zapewne był to najbardziej imponujący martwy ciąg w historii Polski. To był stale Wyszoka, teraz do następnego.